Cześć, siemanko, witajcie na kanale Meczyki.pl. Ja mam na imię Łukasz, a tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Dzięki Wam możemy tworzyć coraz lepsze filmiki. Koniecznie wbijcie też na naszą stronkę www.meczyki.pl. Znajdziecie tam mnóstwo informacji ze świata sportu. A skoro zostawiliście też łapkę w górę, to możemy zaczynać dzisiejszy odcinek. A w nim Xavi został trenerem. Wojtek Szczęsny wypada z kadry na najbliższe mecze. André Villas-Boas wraca na ławkę trenerską. Zobaczymy też, jak radzą sobie nasi na mundialu do lat 20. Zapraszam na odcinek. Niegdyś był fundamentem wielkiej FC Barcelony. W jej barwach rozegrał ponad 500 spotkań. Karierę piłkarską kończył jednak w lidze katarskiej w zespole Al-Sadd. Mowa oczywiście o Xavim. 39-latek postanowił przejść na piłkarską emeryturę, ale nie pożegnał się z futbolem. Postanowił zostać trenerem. Właśnie objął swoją pierwszą drużynę w karierze. Nie mogła być nią oczywiście wielka Barcelona, ale katarski Al-Sadd pokłada w nim ogromne nadzieje. Debiutant na ławce trenerskiej określił swoją filozofię gry, jaką zamierza wprowadzić. Można ją porównać do tego, co przez lata trenował w Barcelonie. Na pewno Xavi ma dobry fundament na start nowej kariery, ale też sporą presję. Objął bowiem klub, który wygrał ligę. Teraz musi wykazać się drygiem trenerskim. Czy będzie jak wielki Zinedine Zidane, czy może zapikuje w dół jak Thierry Henry? Ważne jest to, że Katarczycy zapewne sypną mu kilka dolców, by rozbudować drużynę o kilka gwiazd. Złe wieści nadchodzą do nas z Juventusu. Okazuje się, że Wojtek Szczęsny nie zagra w dwóch najbliższych meczach polskiej reprezentacji. Wojtek ma problemy z łokotką. Teraz musi przejść zabieg artroskopii, a to wyklucza go z gry w najbliższym czasie. Wydawało się do niedawna, że to Łukasz Fabiański będzie jego naturalnym następcą. Jednak jeszcze do wczoraj spekulowało się, czy to czasem Bartłomiej Drągowski z Empoli nie stanie w bramce biało-czerwonych. On jednak dostał powołanie do kadry do lat 21. Teraz wszystko wskazuje na to, że zamiast Łukasza Fabiańskiego w bramce zobaczymy debiutanta Rafała Gikiewicza z Unionu Berlin. Jerzy Brzęczek potrafi zaskakiwać, ale takie niespodzianki są dobre w meczach bez stawki. Mecz z Macedonią Północną i Izraelem są dla nas mega ważne. Kolejne punkty mogą przybliżyć nas do awansu na Euro 2020. Mam wrażenie, że selekcjoner Polaków stawia wszystko na jedną kartę. Tym wszystkim jest jego kariera. André Villas-Boas wraca na trenerską ławkę. Jego nowym klubem został Olympique Marsylia. Wszystko przez to, że Francuzi po raz kolejny nie zakwalifikowali się do europejskich pucharów. Filozofia Villas-Boasa pasuje do tego, co chcemy osiągnąć w Marsylii. Liczymy na to, że ożywi nasz projekt po rozczarowującym sezonie. Nasze oczekiwania są duże, ale zrobimy wszystko, by osiągnąć zakładane cele. Takie słowa wypowiedział właściciel klubu. Villas-Boas swoje nauki zaciągał u samego José Mourinho. Był jego asystentem w FC Porto, Interze Mediolan oraz Chelsea. Później sam osiągał sukcesy z FC Porto, później był trenerem Chelsea oraz Tottenhamu. Trenerską karierę przerwał, by spróbować swoich sił w rajdzie Dakar. Teraz po roku postanowił wrócić na stadiony Europy. I na koniec krótki przegląd tego, co dzieje się w tabelach grup Mistrzostw Świata. Jutro zagramy z Senegalem w grupie A i dla nas to mecz o wszystko. Po porażce z Kolumbią i wygranej z Tahiti, tylko wygrana z Senegalem daje nam szansę na awans. Senegal ma już pewny awans, więc jest szansa, że odpuści sobie ostatni mecz, by zregenerować się przed kolejną rundą. Awans w kieszeni mają też Włosi w grupie B. W grupie C Nowa Zelandia i Urugwaj również mogą spać spokojnie. W grupie D awans zapewniła sobie Ukraina. Pozostałe grupy rozegrały do tego momentu po jednym meczu, więc niczego nie można jeszcze powiedzieć. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że Polska wyjdzie z grupy. Ciekawe, czy ktoś oprócz mnie jest jeszcze tak wielkim optymistą. My słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień we wtorek około godziny 20. Do usłyszenia, cześć!